Siemaneczko wam wszystkim, ja jestem Slenderfan, a to jest już czwarty odcinek z gry Uncharted Zaginione Dziedzictwo i rozpoczynamy rozdział czwarty pod tytułem Koty Zachodnie. I od razu też wam mówię, że tego rozdziału, nie tego całego rozdziału w sensie, nie wykonamy sobie w jednym odcinku. Po prostu ten rozdział podzielimy sobie na kilka odcinków. Okej, okay, i na razie musimy spojrzeć. Tutaj. Mogę śledzić trasę na bieżąco. Spojrzeć na mapę i dojechać do tej wieży. Do tej, co tam właśnie jest, a więc zjedziemy. Czy tu można by zobaczyć cały ten. Może. Jedziemy. Okej. Okay. Będę wypatrywać do tej wieży już naprawdę niedaleko. No właśnie. Tym razem już go nie zaskoczyłem. Po tobie pewnie niewiele się słyszy. Czekaj, to był komplement? To brzmiało jak komplement. Okay. Jego ludzie to kretyni, ale Asaf jest... Po prostu musimy go uniknąć. Okej, okay, już się zbliżamy powoli. Okej, okay. Oby nie było wrogów, nie znaczy przeciwników. Nie rozumiem, co przyciąga ludzi do takich Asawów. Nie jesteśmy. Właśnie. Znajduje słabych ludzi i daje im władzę, poczucie celu. Sorry, muszę coś zrobić. No i teraz na tą wieżę musimy wejść właśnie. Tylko od której strony? No właśnie. Aha, od tej do górze. A więc wspinamy się. Okej, okay, możemy tutaj się zaczepić liną. I nie rozbujecie. No, dobrze. I skaczemy tutaj, okej. Okay. Dobrze. I teraz skaczemy tutaj, a więc okej. Okay. No dobrze. Na pewno dobrze idziemy. Okej. Okay. No i teraz na górę. Na górę, na górę. Tak jest. I to już niedużo w sumie, no już niedużo. No więc dobrze. I co teraz? Aha, tutaj się trzeba zaczepić liną. Linę w sensie. Okej. Okay. Udało się. I jeszcze tutaj. I dobra. Oj! Ja myślałem, że się zaczepiłem. Ale jednak nie. Okej. Okay. Dobrze, teraz zobaczymy górę. O właśnie. Pięknie. Jeszcze raz. Teraz kurczę. Jeszcze raz muszę tam się przedostać. A więc dobrze, zaczepiam linę. I pięknie. Teraz tam jeszcze i okej. Nie no, gdzie ja skaczę? Jeszcze raz. Dobrze. Pięknie, no i teraz się udało. Aha.
Jeszcze, no i teraz na górę, na górę, na górę. Pięknie. Już prawie. Tak, jest już prawie i jesteśmy. Nasze symbole. No dobrze. Trwało krócej niż myślałam. Bo tu mam jakieś drzwi. Możemy je otworzyć? Te nie. Tych też nie. Aha. O, ale te może. No już to możemy otworzyć. Tryząb Genesi. Wskazuje wprost na hojsalskie ruiny. Stara forteca. Tuż za tamtym wodospadem. Dostaniesz okay. Symbol trójzębu. Teraz to. Bramce numer dwa. Te drzwi. Znaczy tam bramkę. Ciekawe co to takiego. Zapisane. I teraz jeszcze to. Jeszcze to. Jeszcze tą bramkę musimy otworzyć. Stara forteca. W zboczu góry. Zaznaczę to na mapie rysunkiem topora. Okej, okay, no i to tych nie możemy? Najwyraźniej nie, a już te możemy. A więc dobrze. I na koniec drzwi z łukiem. Kolejna stara forteca. Na samym środku jeziora. Na skrobie na mapie. Czy to jeszcze jakieś możemy? Czy to już wszystko? No to już wszystko. A więc... Dobrze, a więc... kręcimy. Po prostu zeszliśmy na dół. Tak. Wow. Mogłam poszukać windy przed wspinaczką. No, jedziemy na dół. I już jesteśmy na dole właśnie. I okej, no i teraz... A jesteśmy... Ta czerwona strzałka to jesteśmy my. No i tak. My w tym momencie musimy... dotrzeć do tych... No, do tych symboli właśnie. I na początek sobie... pojedziemy do tego symbolu z toporem. A, to są forty. No właśnie, to są forty. No i tak. I będzie tak, że w jednym odcinku, znaczy te trzy forty podzielę sobie na trzy odcinki. W tym odcinku wykonam sobie ten, znaczy dotrę do tego fortu z toporem. Właśnie. Okej. I co? Warto było się wspinać? No i jeszcze ja. Znalazłam trzy symbole. Dobrze. Serio? Tak. Siadamy. Wskazywał na inną fortecę. Trzeba będzie do nich zajrzeć. Świetnie. No i tak, no teraz musimy... Okej. Jechać, wiadomo. A więc jedziemy. Nie rozumiem, co już przyciąga ludzi. Właśnie. Okej, okay, jedziemy. I daje im władzę, poczucie celu. Poczucie celu. Kit im wciska i tyle. No właśnie, ale się dobrze jadę. Na Asawa, co? No właśnie nie, ja w tym momencie... Ewidentnie czuję do ciebie miętę. Albo, ja... Kiedyś to było wygodne, ja ten ale... przyjadę. Opowiadaj. Wolałabym nie. Może przy drinkach? Nie ma tyle wody na świecie. No i dobrze, teraz sobie pojedziemy tędy. Dobrze, możemy jechać, to jedziemy oczywiście. Wiadomo. I co, czy dobrze jedziemy? Gdzie jestem? Aha. Dobrze. Teraz sobie... No dobra, ty się znasz na strategii. Co takiego knuje? Jeszcze raz sprawdzę. Kazał ludziom się rozproszyć, okay. Żeby nas zatrzymać. Dziwne podejście. I a musimy... ty co byś na jego miejscu? Oprócz zgolenia brody? Zaczaiłabym się. Pozwoliłabym ci odwalić czarną robotę i po wszystkim buchnęłabym kiel. Przebiegły plan. Praktyczny. Pozwala uniknąć ryzyka. Dobrze mieć cię po swojej stronie. Tak, owszem. Okej, okay, może dziwi, to... O tam to chodzi.
Podlezę po tamtą fortecę, tą, którą założyłem. Bo może o nią chodzi. No właśnie. Oj, jedź, jedź. Okej, dobrze, udało się. I co, okej, jadę dobrze, jadę dobrze. A więc, no więc jadę, wiadomo. Widzisz tę bramę? Jest w dobrym stanie. A więc dobrze. Gdzie by teraz jechać? Ja powiedziałem, że muszę jechać. No, pojadę sobie tędy w sumie. I gdzie teraz? Aha, teraz tam. Dobrze, a więc tam jadę właśnie. Wow. Mam nadzieję, że dobrze jadę. A więc... Dobrze, jadę. No więc sobie jeszcze raz zajrzę na mapę. Tak, ale dobrą drogą, więc dobrze. Patrz, to jeden z wozów Asawa. Tu jest chyba czysto. No i co, a nie, ja tutaj sobie już mogę jechać z tym samochodem, a więc jadę, a więc co zrobię? No czemu by nie, skoro można właśnie? A więc dobrze, jadę. Jadę. No i co? No i my w tym momencie musimy otworzyć tą bramę. Ale żeby to z... No bo jesteśmy na miejscu już. No. To załatwi sprawę. I żeby otworzyć tą bramę, to muszę zaczepić tam linę. Już zaraz wam pokażę, w którym miejscu. Ej, patrz, topór siwy. Odpowiada symbolowi zwierzę. Tak, ale raczej nie. No właśnie w tym miejscu. A więc okej. Zaczepiamy. No. Wsiadamy już. Co jest? A, okej. Dobrze. I ciągniemy. Znaczy, no, ciągniemy. Pięknie, udało się. A więc co, wyskakujemy z samochodu. Ciężko powiedzieć. Forteca? Na świątynię raczej nie wygląda. I idziemy do tej... No do tej... Do tego fortu. No właśnie. Wchodzimy. No to wchodzimy. Wow, co to jest? Sala kontra tygrys. Niezbyt wyrównana walka. Tak właściwie to sala. Okej. Żeby ochronić guru, zabił tygrysa jednym ciosem. Stąd też wzięła się nazwa Hojsalowie. W ich języku hoj znaczy uderzyć. Ciekawe. Chodźmy dalej. Jasne. No i dobrze. No i teraz idziemy tędy. I gdzie teraz? Gdzie teraz? Bo tutaj mamy... Aha, jedną drogę. Dobrze. Wow. Nie. Dobrze, że klała... Że... Nic ci nie jest. Dobrze, że nic mi się nie stało. Znaczy, w sensie... Dobrze, że nic klawy się nie stało. Okej, dobrze. My... W tym momencie właśnie... Musimy nurkować. No właśnie. I teraz, w którą stronę? Myślę, że w dobrą stronę płynę. I teraz... Aha, teraz tam. Dobrze. Płyniemy. I wypływamy. Ha, no i co? O, patrzcie, są tam dwa czekany. A więc... sobie oczywiście... No, wezmę...
Weźmiemy jeden dla... No... Wezmę jeden dla Chloe, a drugi będzie dla... tej Nadine. Zostawili swój sprzęt. Okej, to jest dla Nadine. Powinna się przydać. A to jest... A ten jest dla Chloe. Dobrze. Czekany się przydają. No, mamy je z czwartej części Uncharted. No i dobrze. No, a nie mówiłem, przydają się, przydają się. Okej. Dobrze. Teraz już schodzimy na dół. No i co, teraz musimy nurkować. Albo nie musimy w sumie. A, no nie, no musimy. Kurczę, mam przeciwników. Ale sobie postrzelam dla nich w sumie. Czemu nie? Możemy, strzelamy! Bo tak mnie najmocniej w sumie. Dobrze. Zatem możemy zanurkować i nic. I nie oberwiemy. Właśnie tak. Wow! Łeku, ja tutaj nie mam... Proszę amunicji. Amunicja mi się skończyła, więc... No muszę wziąć do innego. Nie! Pięknie. Tutaj jeszcze muszę zanurkować. Pięknie. O, mam broń, więc dobrze. Oj. Wow, no wszystko miałem. To jest, może nie wziąłem, po prostu leżało tylko. No właśnie. Kurczę, nie dobrze. Muszę jakby zdobyć broń. Najlepiej od tego, bo on jest... O, właśnie mi chodzi o... Tego właśnie, bo on jest najmniej uzbrojony. Dobrze. Ale chwila, bo czego? Dlaczego ja nie mogę zmienić broni? Łejku. No dobrze. Musimy sobie jakoś poradzić. Wezmę już tą broń. Okej, dzięki, mam pałkę. Szokolady. Ojejku, okej. I teraz sobie pokonamy. Co mamy? No co jest? Żarty jakieś? Nie, no musimy chyba teraz... Pięknie. Aha, po prostu... Rozumiem, bo... Po prostu... W wodzie nie mogę mieć tej broni, rozumiem. W wodzie mogę mieć po prostu tylko pistolet. No i co, strzelamy! Pięknie, jeden leży! A, nie... Okej. Wow, 190, ale dużo! Szybko pod wodę! Pięknie! Okej. No dobrze. Okej, wynurzę się. Leż tak, duchu. No i co? Okej, no i teraz mam tą broń. I to. A, już czysto, więc dobrze. No i gdzie teraz? Aha. Na górę, wiadomo. Okej. Znaczy wiadomo. No na górę musimy po prostu iść. Czy tam wspinać się bardziej.
Okej, pięknie. Jesteśmy teraz tutaj. I wow, mamy jakieś wielkie posągi. No nieźle, no nieźle. Pewnie wkrótce się przekonamy. I to jeszcze, a nie, to jest tylko jeden posąg, karek uzbrojony. Okej, zobaczmy co się wydarzy. Okej. Posąg się poruszył. No nic, zobaczmy. Miałem się stanąć teraz na to. A nie, nie, to już wyższa szkoła jazdy. No i musimy się odbyć tam, gdyż... Posąg znowu się poruszył. Przedostać. Wow! Kurczę. O, ja cię nie wiem, musimy... Ja jeszcze raz tam... Może chcesz spróbować? Jeszcze raz musimy spróbować. Bo a to z nim nie jest. No właśnie. Okej. Teraz tutaj. Wow! Kurczę. Nie no, jednak mogę na tą drugą stronę. Ale jeszcze raz. Dobrze. Okej, tak jeszcze przygotowuję do ataku. Okej. Teraz... To kurczę, czemu mnie tak atakuje? Ale... Chwila. Nie, musimy jeszcze raz tutaj... spróbować. Spróbujemy sobie. Okej. No dobrze. Teraz najlepiej na to. O, właśnie. Ale fart! No i teraz może szybko... Wow, udało się. A więc dobrze. Pięknie. Chyba jesteśmy w domu, no chodź. Idę. No i co, no idziemy dalej. Aha, no i tutaj możemy sobie zrobić zdjęcie. Taki ładny krajobraz. Sobie zobaczę oczywiście. No ładne, ładne. No, no dobrze. I teraz idziemy tędy. Wow, tu już jest ich więcej. Trzy posągi, no nieźle. Gwiazda. Pierścień. To hojsalskie symbole słońca, ale twoje określenie jest. Okej. No to co? Okej, ten już się szykuje do ataku. Pięknie. Teraz na to. I na to. Wow. To jest nieźle. Okej. Teraz tutaj. No i gdzie teraz? Bo ten już jest do ataku, a ten jeszcze nie. O, właśnie. No i pięknie, to w sumie nie było trudne. Wow. Okej. I dobrze, udało się już. Udało się. No dobrze.
No i to teraz będzie pewnie jeszcze trudniej, wiadomo. Łojacie, jak jest pięciu, łojacie. Okej, słuchajcie. Ja już przeszedłem to coś. Tylko po prostu, no, nie zrobiłem tego na odcinku. Po prostu zrobiłem sobie to sam. Znaczy, przeszedłem to sam. Nie na odcinku. Dlatego, że to było bardzo trudne. Znaczy, no, było trudne i to by po prostu przedłużało niepotrzebny odcinek. A więc okej, idziemy dalej sobie, tak? No i co, jesteśmy teraz tutaj, co my tu... A! Coś tutaj mamy. Okej. Popatrz na to. O co się zakładamy? Mówiłam ci, że to klucz. Klucz dla ciebie. Przetestujmy go. Okej, no i tutaj musimy ułożyć topór. A więc dobrze, to pójdzie. Tutaj. A to tutaj. A to. Nie. Chwila. O właśnie. O, to będzie tak. Nie. Tak, to będzie tak. I dobrze. Miło cię widzieć, siwo. Co teraz? Teraz zakręcimy tą korbą, no i zobaczymy. Okej. Okay. Wiesz, że poszukiwacze skarbów muszą się liczyć z ryzykiem. To podobnie jak najemnicy. Ale kiedy wyciągam zawleczkę, przynajmniej wiem, co się wydarzy. Nie wiesz, co to zabawa. No i dobrze. Kręcimy to. Jakieś olbrzymie rzeźbienie. A ty się bałaś, że kto zakręci tą korbą, zginie. Na szczęście jest ze mną córeczka archeologa. Zapewnił ci fajne dzieciństwo, co? Nie najgorsze. Sporo mnie nauczył. A na punkcie Hojsalu miał fioła. Na nic nie miał czasu. Ja, jeśli już szukam skarbu, wolę cokolwiek zarobić. Słusznie. Ja też nie ryzykuję za grosze. Domyślam się. Dowodziłaś wojskiem. To poważna sprawa. Mam to we krwi. To firma ojca. Dostałam ją w spadku. Rodzinny biznes? Niezłe bagno. Pewnie słyszałaś. W końcu bracia Drake są ci bliscy. O, bracia Drake. Czyli Nathan i Sam. Tak, a wiesz. To rozmowa nie na teraz. To dokąd teraz? Po środku jeziora jest ten fort oznaczony łukiem. No i tamten budynek z trójzębem nad wodospadem. No okej, słuchajcie. Trzeba było spytać o Drake'ów, zanim przyjęłam tę robotę. Wiele nie powiem. No i ta znam całkiem nieźle. Sama mniej. Pojawił się w sumie znikąd. Okej, słuchajcie. Ja teraz na chwileczkę zrobię cięcie. Bo... no, zrobię na chwileczkę cięcie. Okej, słuchajcie. Odcinek już wystarczająco długo trwa. A więc myślę, że w tym miejscu go sobie zakończymy już. A więc to, no. Ten odcinek już kończymy. Ja się w tym momencie z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!